Dzień dobry, witam na webinarze SNP pod tytułem Sztuka Błądzenia. Dzisiejszy temat poprowadzi dla Państwa nasz gość specjalny, pan Rafał Żak. Zanim przekażę głos naszemu ekspertowi, kilka słów o firmie w kontekście rozwiązań dla obszaru HR. Wdrażamy rozwiązania IT dla HR już od ponad 20 lat. Wcześniej jako BCC, od 2 lat jako SNP Poland. Naszym klientom oferujemy pełen zakres rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim, od kadr i płac po funkcje miękkiego HR. We wdrożeniach bazujemy na systemach SAP, SAP HR, a od kilku lat również SuccessFactors. Wdrażamy także autorskie dodatki do systemów SAP, jak SNP, PPK i BHP. Oferujemy też własne rozwiązania HR, takie jak platforma zarządzania czasem pracy SNP eTime, czy portal samoobsługi pracowniczej BeOffice. Z mojej strony to wszystko, dziękuję i oddaję głos naszemu ekspertowi. Bardzo dziękuję za ten czas, który mam w trakcie tej konferencji. Szczególnie cieszę się tym, że mam ten czas dwukrotnie, to znaczy po pierwsze jestem teraz i mam do zagospodarowania kilkanaście minut jednym tematem, ale też pod koniec tego dnia jeszcze raz się pojawię, więc jakby czuję się wyjątkowo z perspektywy jakby wszystkich pozostałych, bo dostałem dwie takie przestrzenie. Teraz na samym początku dnia pomyśleliśmy sobie, że zaczniemy od tematu odważnego, to znaczy od tematu popełniania błędów. I to nie chodzi o to, że zrobimy sobie teraz taką sesję, w której każdy z uczestników konferencji przyzna się do jakiegoś błędu i my jakoś będziemy go wspierać, ale chciałbym pokazać tak kilka refleksji dotyczących popełniania błędów i pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, że popełnianie błędów jest podstawą rozwoju kompetencji, a po drugie pokazać, w jaki sposób i dlaczego warto budować kulturę organizacyjną w ramach organizacji, w której jesteśmy, która właśnie uczy się korzystania z błędów, niepowodzeń, porażek, a nie budować takiej kultury, która będzie za błędy ludzi gonić i w jakiś sposób na nich naciskać i szukać winnych. I u mnie ten temat, ta fascynacja błędami trwa długo, oczywiście można by powiedzieć, dlatego że sam te błędy popełniam, ale też jest tak, że rzeczywiście to jest dosyć banalna myśl, że każdy z nas popełnia błędy, w związku z tym wydaje się, że refleksja na ten temat wielu osobom może się przydać. Pomyślałem sobie o kilku obszarach, które chciałbym opisać i zacznę od takiego słowa wprowadzenia, dlaczego ten świat porażek i świat popełniania błędów jest trudny z perspektywy kogoś, kto te błędy popełnia. I on jest trudny na dwa sposoby. Po pierwsze jest tak, że my w sytuacji czegoś, co nazywamy niepowodzeniem, musimy sobie poradzić z tą emocjonalną stroną tego wydarzenia. To znaczy musimy sobie poradzić z jakimiś emocjami nieprzyjemnymi, które odczuwamy w sytuacji, kiedy wiemy, że coś, co chcieliśmy zrobić, nam nie wyszło. Więc pierwszą pracę, którą mamy do wykonania, to jest ta praca emocjonalna, a niestety druga praca, którą mamy do wykonania, to jest ta praca poznawcza. To znaczy my musimy nauczyć się analizować te wydarzenia, które nazywamy porażką i niepowodzeniem, po to, żeby potem móc z zadowoleniem mówić, że rzeczywiście jest tak, że człowiek uczy się na swoich własnych błędach i że może korzystać z tych wcześniejszych niepowodzeń do tego, żeby się w jakiś sposób rozwijać. Więc mamy te dwie trudności, emocjonalną i poznawczą. A teraz kilka inspiracji, kilka myśli, które mogą nam pokazać, co my możemy z tym światem niepowodzeń i ze światem popełniania błędów robić. Od czasu do czasu będę się przełączał na jakąś prezentację, na parę slajdów. No i pierwszy slajd to jest ten, który widzicie. To znaczy to, co widzicie, to są takie dziecięce stópki i jest to jedna z piękniejszych opowieści na temat popełniania błędów, które gdzieś tam się pojawiają i na scenach, i w literaturze. To jest opowieść o tym, jak dziecko uczy się chodzenia. I pewnie część z Was ma takie doświadczenia za sobą, to znaczy widzieliście jakieś dziecko, które uczy się chodzenia i ten proces uczenia zazwyczaj wygląda tak samo, to dziecko wstaje, potem się przewraca, potem wstaje, potem się przewraca i na końcu kończy się to jakąś tam w miarę stabilnym chodzeniem. No i wyobraźcie sobie sytuację, w której patrzymy na to dziecko, które się czwarty raz przewraca, no i w którymś momencie do niego mówimy: Franek, bez sensu, nie będziesz chodził, to nie jest dla Ciebie. Najwyraźniej to nie jest dla Ciebie, Janek jest młodszy, o miesiąc już chodzi, Ty nie chodzisz, nie będziesz chodził, będziesz pełzał. No i teraz jak myślimy sobie o dziecku i o tym, że moglibyśmy tak powiedzieć dziecku, które czegoś się uczy, to w zasadzie nie przychodzi nam to do głowy. Znaczy, w zasadzie się śmiejemy z tego pomysłu. Znaczy, nikomu z nas nie przyszłoby do głowy, kiedy dziecko uczy się jakiejś kompetencji, to po którymś niepowodzeniu powiedzieć, może to nie jest dla ciebie i powinieneś zająć się czymś innym. I problem polega na tym, że kiedy ludzie stają się dorośli, to często w taki sposób myślenia wpadają. To znaczy, kiedy ludzie stają się dorośli, to wychodzą z założenia, że kiedy popełniam błąd ucząc się nowej rzeczy, to traktuję to jako dowód na to, że nie powinienem tą rzeczą się zajmować. Nawet mamy takie powiedzenia typu starych drzew się nie przesadza. Albo nie nauczysz starego psa nowych sztuczek, które właśnie miałyby sugerować, że jak już się jest doświadczoną osobą, to my nie mamy obowiązku uczyć się czegoś nowego. No bo jak się czegoś nowego uczymy w takim wieku dorosłym i nagle popełniamy błąd, to to jest w stanie jakoś tam zachwiać nam poczuciem własnej wartości i my często zostawiamy tą kompetencję, myśląc sobie, że pewnie w zespole
na przykład, w którym jesteśmy, są lepsi do tego typu zadań. A to by oznaczało, że w zakresie popełniania błędów my cały czas powinniśmy pamiętać o tym, że w zasadzie najlepszym wyjściem będzie patrzeć na błędy tak, jak patrzą na błędy dzieci. Czyli traktować błędy jako absolutnie naturalny element rozwoju naszych kompetencji. Po prostu działa to tak, że trzeba popełniać błędy, próbować kolejny raz i wyciągać wnioski z tych wcześniejszych wystąpień, wcześniejszych iteracji, byśmy powiedzieli, żeby było tak informatycznie. Druga rzecz i druga inspiracja, znowu wprowadzona obrazkiem, to jest samolot, który widzicie. I teraz, dlaczego samolot pojawia się tutaj jako refleksja? Bo kiedy szuka się środowiska, co do którego w zasadzie wszyscy są zgodni, że bardzo dobrze nauczyło się korzystać z niepowodzeń, to zawsze lotnictwo jest podawane jako jeden z przykładów. Dlaczego? Okej, jasne, że jest tak, że lotnictwo osiągnęło dzisiejsze wyniki, jeżeli chodzi o wypadkowość, a w zasadzie ten niski wskaźnik wypadkowości dzięki postępowi technicznemu, ale też osiągnęło to dlatego, że bardzo szybko nauczyło się dobrze korzystać z wcześniejszych niepowodzeń. Sally Sullenberger, który kiedyś wylądował na rzece Hudson, pewnie pamiętacie taką słynną historię, zapytany, jak to było możliwe, powiedział takie zdanie, że wszystko, co wiemy o lataniu, wiemy dlatego, że ktoś zginął. To i teraz, gdybyśmy nie korzystali z tego, co wiemy, to byśmy w zasadzie nie szanowali śmierci tych osób. I teraz, dlaczego lotnictwo się tutaj pojawia? Lotnictwo ma w swoje metody pracy, szczególnie lotnictwo cywilne, zaszyte pewne metody pracy z niepowodzeniem. Na przykład większość linii lotniczych ma tak zwaną zasadę immunitetu. To znaczy, jeżeli pilot zrobi coś, co było ryzykowne, niebezpieczne, ale zgłosi to do odpowiedniego czasu, to znaczy zmieści się w pewnym przedziale czasu, w którym takie niepowodzenie czy takie błędy można zgłaszać, to jest objęty immunitetem. To oznacza, że nie można mu nic zrobić, a jedyną rzecz, którą robimy z tej jego opowieści, to próbujemy nauczyć się z niej czegoś na przyszłość, czyli próbujemy wypracować sobie jakieś metody, którymi będziemy się posługiwać w przyszłości. Mało tego, nawet dokumenty, które określają, jak lotnictwo analizuje katastrofy, takie zdarzenia bliskie katastrofą, określają, że elementem tej procedury nie jest szukanie winnych. To znaczy, że cała siła ma iść w stronę szukania odpowiedzi na pytanie, co się wydarzyło, a nie na to, żeby ustalić, kto jest winny. Lotnictwo zauważyło, że kiedy ustala się winę w takim procesie, nie wiem, dostrzegania błędu i sprawdzania, co się wydarzyło, to te dostrzeganie winnych nas bardzo mocno uspokaja. To znaczy, nam się bardzo często wydaje, że jak znaleźliśmy winnego, to rozwiązaliśmy sprawę. Najprawdopodobniej, jak znaleźliśmy winnego, to jedynie wydaje nam się, że zrozumieliśmy sytuację, bo tak naprawdę trzeba by było sprawdzić, co ten błąd tej osoby nam mówi na przyszłość i w jaki sposób my możemy się przed nim zabezpieczyć. I bardzo często mówi się, że ten sposób pracy z błędem, ten immunitet, te nie szukanie winnych, tylko szukanie rozwiązań, to jest właśnie element, który odpowiada za to, że dzisiaj lotnictwo jest tak bezpiecznym środkiem lokomocji, a przypomnijmy, że na początku, kiedy pierwsze szkoły lotnicze zaczęły funkcjonować na świecie, no to bezpieczeństwo latania było tak duże, że nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że mniej więcej 25% kursantów nie przeżywało szkolenia. To znaczy ludzie zaczynali akademię lotniczą i 1/4 z nich ginęła w trakcie edukacji, to znaczy w trakcie zajęć ulegali wypadkowi, co pokazuje, że to w zasadzie było dosyć niebezpieczne zajęcie. Oczywiście z czasem, dzięki postępowi technicznemu, ale też właściwemu wyciąganiu wniosków z niepowodzeń, udało się zrobić z tego najbezpieczniejszy sposób przemieszczania się. No to teraz kolejny slajd i on może być nieco zaskakujący, bo to jest slajd, który moim zdaniem oddaje środowisko lekarzy. Ja niestety w swoich zasobach nie znalazłem lepszego, ale też sobie pomyślałem, że ta siekierka jakoś być może się kojarzy chociaż z chirurgami i wtedy jakoś będziemy blisko tego znaczenia. No i teraz dlaczego? Po pierwsze, jak powiedziałem o tym, że lotnictwo jest podawane jako przykład pozytywny, to zazwyczaj świat medycyny jest podawany jako przykład negatywny, czyli taki świat, który bardzo ma duże trudności z przyznawaniem się do niepowodzeń. Czyli z tymi obszarami błędów lekarskich i z tym takim braniem na siebie odpowiedzialności za coś, co się wydarzyło. No i z jednej strony to jest o tyle dziwne, że jak w Stanach szpitale zaczęły eksperymentować z odważnym przyznawaniem się do błędów, to okazało się, że te szpitale, które odważnie mówią przepraszam i przyznają się do błędów, wypłacają mniej odszkodowań i mają mniej procesów. Co by pokazywało, że taka droga przyznawania się po prostu z perspektywy, powiedzmy sobie, współpracy z klientem, chociaż ten klient tutaj jest pacjentem, po prostu ma sens. Ale chcę Wam pokazać jeszcze ciekawszą rzecz, która może mieć bardzo fajne przełożenie na życie organizacyjne. Jest sobie taka pani Amy Edmondson, która badała kultury organizacyjne szpitali i stwierdziła, że istnieją dwa rodzaje kultur, autorytarne i otwarte. I taki główny parametr je różnicujący był taki, że w kulturach autorytarnych, kiedy ktoś popełniał błąd, to starano się ustalić, kto jest winny, czyli jakby za błędy goniono i tępiono,
A w kulturach otwartych, kiedy ktoś popełniał błąd, to ten błąd był wykorzystywany do tego, żeby o nim pogadać i żeby z tego błędu czegoś nauczyć się na przyszłość. To znaczy, żeby pozostałe osoby w tej organizacji miały szansę czegoś się nauczyć, dlatego że ktoś zbłądził. No i teraz ciekawe jest to, że w Stanach Zjednoczonych w szpitalach, w każdym szpitalu jest taki, musielibyśmy to chyba nazwać centralny rejestr błędów, czyli to jest takie miejsce, do którego zgłasza się każde niedopatrzenie. Idea jest taka, że jak będziemy je tam zgłaszać, to od czasu do czasu będziemy nad nimi pracować. No i Edmondson ustaliła w takim pierwszej wersji swoich badań, w pierwszym rzucie tych badań, że w tych kulturach, które są autorytarne i w które za błędy się goni, jest mniej błędów zgłoszonych do tego centralnego systemu. No i na pierwszy rzut oka to wyglądało sensownie. To znaczy, skoro szpital goni ludzi za błędy, no to oni się bardziej starają i dzięki temu, że się bardziej starają, zgłaszają mniej błędów do systemu. Ale jak Edmondson pogrzebała głębiej, to okazało się, że jest trochę inaczej. To znaczy, że w tych kulturach autorytarnych, w systemie centralnym zgłaszania błędów, tych błędów jest mniej, ale generalnie popełnia się ich więcej. Natomiast w kulturach otwartych, gdzie o błędach mówiło się otwarcie i o tych niepowodzeniach się mówiło po to, żeby się czegoś z nich nauczyć, w tym centralnym systemie błędów, tych błędów zgłaszanych było więcej, ale generalnie w całym życiu szpitala popełniało się błędów mniej. I to pokazuje przepiękną rzecz. Po pierwsze, otwarcie, rozmawianie o błędach i niepowodzeniach w kontekście całości organizacji rozwija organizację na tyle, że ludzie są w stanie korzystać z tego, że ktoś wcześniej już popełnił określony błąd. I to jest jakby pierwszy wniosek. Ale drugi chyba jest jeszcze dziwniejszy i smutniejszy, bo ten drugi wniosek trzeba by rozumieć tak, że jedyną konsekwencją tego, że gonisz ludzi za błędy i stosujesz takie autorytarne podejście do niepowodzeń, jest to, że ludzie uczą się te błędy ukrywać lepiej. Że nie ma sensu i nie ma w zasadzie jakby podstaw do tego, żeby mieć takie założenie, że jak będę restrykcyjny względem błędów i zawsze będę ustalał winnych, to wtedy ludzie będą ich popełniać mniej, bo doświadczenia badania kultur organizacyjnych pokazują, że po prostu nauczą się je lepiej ukrywać. Trochę w myśl takiego starego schematu, który kiedyś krążył po internecie, pewnie wielu z Was go widziało, który zaczynał się od pytania, zauważyłeś błąd. I teraz były pytania, był taki przepięknie rozrysowany algorytm, co należy z tym zrobić. No i pierwsze pytanie brzmiało, czy ktoś widział. No i jeżeli odpowiedź była nie, to taka strzałka w tym algorytmie wędrowała do pola po problemie. I teraz jak ktoś widział, to drugie pytanie brzmiało, czy możesz ukryć. No i jak nie mogłeś ukryć, to trzecie pytanie było, czy masz na kogo zwalić? I dopiero później zaczynały się sensowne pytania dotyczące rozwiązania sytuacji problemowej. Ale to pokazuje, że jak my staramy się budować taką kulturę, w której mocno piętnujemy błędy i niepowodzenia, no to jedyna konsekwencja albo jedna z ważniejszych konsekwencji będzie taka, że ludzie po prostu nauczą się mniej o tych błędach mówić, lepiej je ukrywać i nie będziemy mieli tej przestrzeni do tego, żeby na tych błędach nauczyć się na przyszłość czegoś nowego. No to tyle, jeżeli chodzi o ten świat medycyny i skończymy przykładem kulinarnym. Takim kulinarnym jeszcze on będzie dosyć dobrze brzmiał, bo to będzie przykład dotyczący producenta lodów. Jest taka firma produkująca lody, nazywa się Ben & Jerry, oni są też od jakiegoś czasu obecni w Polsce. Dobre lody mają dobrą opinię w zasadzie na całym świecie. Po pierwsze ciekawe jest to, że to jest firma założona przez dwóch znajomych, którzy nie mieli pojęcia na temat tego, jak się produkuje lody. Więc kupili taką książkę, która się nazywa Korespondencyjny kurs robienia lodów. Znaczy kupili ją w internecie, ona chyba kosztowała $5 zgodnie z tą legendą ich. No i na podstawie tej książki kupili jakąś małą warsztat, jakiś mały warsztat, założyli fabrykę. Co ciekawe, jeszcze jeden z nich ma upośledzony zmysł smaku i zapachu. To znaczy nie czuje smaku i nie czuje zapachów. W związku z tym podobno jest tak, że Ben & Jerry zaczął do lodów dodawać kawałki ciastek właśnie po to, żeby on miał trochę radości z tych lodów. Znaczy on nie czuł smaku, więc ktoś wymyślił sobie, że będziemy dodawać i będzie ciekawsza faktura tych lodów. I to właśnie, to nawet nie chodzi o to, że oni na takim deficycie dosyć poważnym zbudowali fabrykę. Dzisiaj Ben & Jerry ma sprzedaż to prowadzi na całym świecie, jest znaną marką, jakby osiąga sukcesy. W Vermont jest ich siedziba i teraz chcę Wam pokazać coś, co znajduje się przed siedzibą, a potem pokazać szerszy kontekst tego, co tam się znajduje. Przed siedzibą jest takie niewielkie wzgórze i to, co można znaleźć na tym wzgórzu, to jest rzecz, którą właśnie widzicie na slajdzie, a to, co widzicie, to jest cmentarz nieudanych smaków. Czyli Ben & Jerry ma przed swoją siedzibą takie miejsce, w którym postawili nagrobki, takie symboliczne, tym smakom, które im nie wyszły. Za każdym razem na tym nagrobku jest nazwa tego smaku, jest jakaś grafika, jest krótkie takie epitafium rymowane i na dole jest jeszcze data urodzin i data śmierci tych lodów. Tu jak widzicie te pierwsze, które są
najbliżej nas urodziły się w 96 i odeszły w 2001, ale Ben & Jerry ma w swojej historii też takie lody, które funkcjonowały przez jeden rok i od razu odeszły w zapomnienie, ponieważ oni dosyć odważnie eksperymentują ze smakami i zdarza im się nie trafiać. Na tym cmentarzu jest 37 takich nagrobków, ale dla jasności oni w ciągu 40 kilku lat działalności przestrzelili w przypadku co najmniej 200 smaków, to znaczy co najmniej 200 razy nie udało im się wymyślić dobrego smaku, który na tym rynku mógł funkcjonować. I teraz z jednej strony Ben & Jerry traktuje to jako element marketingowo-PR-owy, to znaczy zrobili sobie taki cmentarz, teraz jakby wiele osób o tym wie na świecie i ja na przykład pokazuję to w prezentacji, więc dzięki temu wy o tym wiecie i pewnie część z was opowie to swoim znajomym itd., itd. Ale z drugiej strony oni to traktują jako element budowania kultury wewnętrznej, kultury organizacyjnej i taką próbę powiedzenia ludziom, którzy są w tej organizacji, że u nas się możesz pomylić. To znaczy, że my jesteśmy organizacją, która potrafi popełnić błąd, a pomimo tego potrafi osiągać sukcesy. To znaczy, że to, że u nas popełnisz błąd, nie jest takim elementem, który cię dyskwalifikuje na zawsze, tylko po prostu jest elementem procesu uczenia się. Nawet jak wejdziecie na ich stronę internetową, to nawet w polskiej wersji tej strony internetowej ten cmentarz jest w wersji wirtualnej. Na dodatek jeszcze zrobili coś ciekawego, bo przy każdym nagrobku jest taki przycisk z napisem wskrześ smak, więc w zasadzie jeszcze można zagłosować za przywróceniem pewnego smaku. I Ben & Jerry traktuje to jako pewne muzeum niepowodzeń tej organizacji po to, żeby ludzie widzieli, że my nie jesteśmy organizacją, w której trawę maluje się na zielono, a wszystkie projekty osiągają sukces już na etapie planowania. W zasadzie wiemy, że osiągną, bo tak będziemy o nich opowiadać niezależnie od tego, co się później z tymi projektami wydarzy. I to, co chcę powiedzieć, to, że to jest szersze zagadnienie. To znaczy, no możemy sobie popatrzeć tak jak Ben & Jerry, ale z drugiej strony my mamy organizacje, które tworzą pewne księgi porażek, czyli takie fizyczne miejsca, które są spisaniem niepowodzeń danej organizacji po to, żeby od czasu do czasu ktoś mógł sprawdzić, w jaki sposób my polegliśmy realizując jakieś projekty. Znam organizacje, które organizują imprezy typu Fuck Up Nights. To taka idea, która kiedyś w Meksyku się urodziła, żeby organizować konferencję, na którym wychodzi kilka osób i każda opowiada o swoim niepowodzeniu. I widziałem organizacje w Polsce, które robią to wewnętrznie po to, żeby ludzie mieli szansę dzielić się tym, co im nie wyszło, i żeby dzięki temu wszyscy naokoło też mogli się tego uczyć. Są imprezy typu Failure Party, czyli jak jakiś projekt skończy się niepowodzeniem, to też organizujemy imprezę z tego tytułu po to, żeby o tym pogadać, po to, żeby wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia i żeby pozostali mogli się czegoś w przyszłości nauczyć, co pokazuje, że takie elementy systemowego budowania kultury korzystania z błędów zaczynają się pojawiać, dlatego że po prostu widać, że jest to opłacalne. Znaczy, to jest tak jak z firmą 3M, która wymyśliła ideę Failure Party. No to nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że karteczki Post-it powstaje dokładnie według takiego schematu. Znaczy, ktoś chciał stworzyć bardzo silny klej, nie wyszedł mu projekt tworzenia bardzo silnego kleju, no i teraz w normalnej firmie zamietlibyśmy to pod dywan, nikt by się o tym nie dowiedział. W 3M mówiono o tym głośno, dzięki temu ktoś po czasie wpadł na pomysł, żeby z takich ledwo klejącego kleju zrobić karteczki Post-it, bez których nie wiem, jak istniałby dzisiaj świat biznesu, gdyby nie karteczki Post-it, to przynajmniej wielu z nas taki system zarządzania swoją własną efektywnością by się rozpadł. No i to pokazuje, że my na różne sposoby możemy sobie z tego korzystać, że musimy pamiętać o tym, żeby patrzeć na błędy jak dziecko, żeby stosować immunitet w stosunku do tych, którzy od czasu do czasu błąd popełnią, żeby właśnie budować kulturę otwartości, tak jak opowiadała o tym Amy Edmondson, a na dodatek jeszcze zastanawiać się, w jaki sposób ja mogę sobie mądrze celebrować coś, co jest moją porażką. I na koniec chciałbym wam pokazać, co można zrobić, kiedy błąd rzeczywiście wystąpi i pokazać wam przykład chyba najlepszego zachowania w zakresie radzenia sobie z niepowodzeniem. To jest Cadillac Fleetwood, to jest ulubiony samochód amerykańskich gangsterów z lat 70. I jak patrzycie na to zdjęcie, to doskonale wiecie dzięki temu zdjęciu, dlaczego to był ulubiony samochód gangsterów, po prostu do tego bagażnika wchodziło sporo ciał, to jest oficjalna wersja. I wyobraźcie sobie, że tym samochodem był kiedyś przewożony jeden człowiek, który miał zginąć, ale jak już dojechał na miejsce, to uciekł. I po tym jak uciekł, napisał list do Cadillaca, w którym poskarżył się na ten samochód. Napisał, że samochód jest tak zaprojektowany, że do bagażnika nie dochodzi powietrze i że kiedy jedzie się w bagażniku, można się udusić. To jest dosyć ciekawe, że człowiek uciekł przed śmiercią i miał takie zastrzeżenia do firmy. I Cadillac mógł to w zasadzie zostawić na boku. No i życzę wam od czasu do czasu, żeby w sytuacji dostrzegania pewnego niepowodzenia czy nawet drobnego błędu zachować się tak jak Cadillac, bo Cadillac zrobił po tym dwie rzeczy. Po pierwsze, dodał wloty powietrza, które widzicie tutaj na dole tylnej szyby i to jest pierwsza rzecz, którą zrobił Cadillac, a po drugie, od wewnątrz bagażnika dołożył wajchę awaryjnego otwierania bagażnika z taką rysunkową instrukcją pociągnij i uciekaj.
No i chcę z tym zostawić, żeby pokazać, że z niepowodzenia można wyjść w taki sposób, żeby je załagodzić, z niepowodzenia można wyjść w sposób wzmocniony i poprawić coś w naszych procesach, ale od czasu do czasu można zrobić coś, co nie dość, że nas wzmocni, to jeszcze będzie miało dużą dozę poczucia humoru, czego życzę Wam w sytuacji myślenia o wykorzystywaniu kreatywnym własnych lub organizacyjnych niepowodzeń. Bardzo dziękuję za tą część i nie mogę się doczekać godziny bodajże 15. Do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję naszemu gościowi i do usłyszenia o 15 i z częścią Państwa do usłyszenia za chwilę w kolejnej sesji.